Cześć, z tej strony Lisek bądź Wiczeku. Dzisiaj pokażę wam jak zwiększyć rozdzielczość zdjęcia bez straty jakości. Tak więc po pierwsze przechodzimy sobie na stronę bigjpeg.com macie oczywiście do niej link w opisie. Możecie się od razu zalogować, aczkolwiek wtedy dostaniecie limit 20 zdjęć na miesiąc. Ale co to będziecie mieli, mieli także historię plików, a możecie także tam później wykupić jakiś pakiet, żeby mieć szybsze E, oczywiście to konwertowanie zdjęć, jak to tam można nazwać. E, oczywiście wraz z większym literem plików, aczkolwiek myślę, że większość z Was nie będzie chciała tego, e, tylko wystarczy im e, darmowa opcja. Więc e, jak macie tutaj, macie limit 10 MB na jeden plik oraz rozdzielczość 3000 na 3000 pikseli Więc dobra, przejdźmy sobie, wybierzmy jakiś plik. Mamy tutaj akurat plik, który przygotowałem. on rozdzielczość 630 na 426 Klikamy start, Wybieram tutaj typ obrazu, czyli czy to jest zdjęcie, czy coś w rodzaju stworzonego przez człowieka, więc to jest oczywiście zdjęcie. Wybieramy, jak bardzo chcemy zwiększyć rozdzielczość, na przykład 4 razy, bo to jest limit w wersji darmowej oraz redukcja szumu. Ja to zalecam ustawić na najwyższą, by nie było później artefaktów w zdjęciach. No i teraz czekamy, aż się zdjęcie wrzuci, już się wrzuciło, i teraz czekamy, aż się zwiększy, zostanie zwiększona nam ta rozdzielczość. Już to zostało zakończone. Klikamy teraz Download. No i mamy nasze zdjęcie w zwiększonej jakości. Możemy sobie tutaj zobaczyć, że mamy tutaj już wymiary 2560 na 1704. Oczywiście wyższy rozmiar. Możemy sobie oczywiście to jeszcze porównać z oryginalnym zdjęciem. Tutaj mamy zdjęcie oryginalne, a to jest zdjęcie ze zwiększoną rozdzielczością. Oczywiście tutaj mamy takie pewne właśnie wygładzenia, bo program musiał to jakoś e, zrobić. No ale jest przynajmniej zwiększona rozdzielczość i tak to właśnie wygląda. Jeżeli ktoś by chciał tutaj zobaczyć sobie takie porównanie. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.